Pani marszałek, Wysoki Sejmie, 27 maja obchodziliśmy po raz 13 Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień ten obchodzimy na pamiątkę pierwszych po wojnie w pełni demokratycznych wyborów w Polsce, wyborów do rad gmin w 1990 roku. Osiągnięcia polskich samorządów są niepodważalne i trudno dziś byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie demokratycznego państwa polskiego bez samorządów. Pragnę więc z tego miejsca pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Pragnę pogratulować starostom i marszałkom województw, wszystkim radnym i pracownikom samorządowym, ale przede wszystkim Polakom, członkom wspólnot lokalnych i regionalnych, ponieważ rozwój naszych małych ojczyzn jest sukcesem każdego, kto angażuje się w rozwój lokalny i regionalny, kto angażuje się we wszystkie sprawy, które dotyczą tych wspólnot. W dniu 26 maja, w Dzień Matki, polscy samorządowcy przybyli na Jasną Górę, aby dziękować Królowej Polski i aby modlić się o potrzebne łaski dla polskich samorządów. Ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego przybywa na Jasną Górę od 1994 roku, a więc tegoroczna pielgrzymka była 20. jubileuszową. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem Polski Samorząd w służbie rodziny. Uroczystą mszę świętą przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski poprzedziła konferencja w sali ojca Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze. Zebranych powitał Tadeusz Wrona, przewodniczący Ligi Krajowej. Wprowadzenia do debaty dokonał ojciec Sebastian Matecki, przeor Jasnej Góry. Przewodnictwo obrad objął ksiądz Kazimierz Kurek. Wykład na temat oddziaływania samorządu na sytuację życiową rodzin wygłosił ksiądz dr Dariusz Nowak, diecezjalny duszpasterz rodzin archidiecezji częstochowskiej. W debacie panelowej wystąpili Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Jan Chmielewski, radny miasta Wrocławia, Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Katarzyna Buchalczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i ksiądz dr Kazimierz Kurek, salezjanin, były wieloletni krajowy duszpasterz rodzin. Następnie zgromadzeni samorządowcy podpisali odczytany przed obrazem Matki Bożej przez Tadeusza Wronę uroczysty adres z podziękowaniem na ręce ojca świętego Franciszka za dar Stolicy Apostolskiej Kartę Praw Rodziny ogłoszoną 30 lat temu w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu przez błogosławionego Jana Pawła II w dniu 22 października 1983 roku. Mnie niestety jedynemu posłowi uczestniczącemu w tej pielgrzymce przypadł w udziale zaszczyt odczytania treści przesłania uczestników 20. pielgrzymki samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Przesłanie to zostało przyjęte przez aklamację, a czytamy w nim między innymi: rodzina oparta na trwałym związku mężczyzny i kobiety, stanowiąc kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa, musi być podstawową drogą dla działalności samorządu terytorialnego. Respektowanie praw rodziny zapisanych w Karcie Praw Rodziny prowadzi do harmonijnego rozwoju każdej społeczności i całego narodu. W sytuacji gwałtownych ataków na naturalną strukturę małżeństwa i rodziny i związaną z tym jej misję wychowawczo-społeczną zwracamy się do wszystkich samorządowców o ponowienie dzieła promocji Karty Praw Rodziny, aby ten dokument tak ważny dla współczesnej demokracji i wypływające z niego przesłanie były wyrazem wdzięczności wobec błogosławionego Jana Pawła II za każdy dzień jego pontyfikatu ofiarowanego rodzinom całego świata. Pragniemy, aby Karta Praw Rodziny mogła być podarowana zwłaszcza polskiej młodzieży na drogę budowania społeczeństwa, które popiera i pozytywnie broni w oparciu o zasadę pomocniczości prawa i obowiązki rodziny. Zwracamy się do wszystkich radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw, by dzień 22 października każdego roku był obchodzony we wspólnotach lokalnych jako Dzień Praw Rodziny. Pomoże to skutecznie kształtować wzajemne relacje pomiędzy rodziną a społeczeństwem i pogłębić świadomość odpowiedzialności władz każdego szczebla za dobro rodzin. Same zaś rodziny zyskają jeszcze jedną sposobność do tego, aby stawać się aktywnymi współtwórcami polityki rodzinnej i z odwagą podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa. Koniec cytatu. Szczęść Boże polskim samorządom, będącym źródłem rozwoju wspólnot lokalnych i regionalnych, a praw rodziny i godności rodzin będziemy bronić wspólnie i obronimy je. Tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję.